We wrześniu 2013 roku Karol Bedorf został pierwszym mistrzem KSW w wadze ciężkiej, nokautując w pamiętnym boju Pawła na stule. Moja droga do pasa była bardzo trudna, ciężka i przejście jej zajęło mi bardzo dużo czasu. Życzę każdemu, aby przeszedł tą drogę, aby doszedł do punktu, w którym spotka się ze mną. Karol po zwycięskich walkach z Oli Thompsonem i Pawłem Nastulą podejmuje kolejne wyzwanie, tym razem z zawodnikiem z legendarnej rodziny Gracie. W jego pierwszej obronie pasa na KSW 28 rywalem Polaka będzie Rolls Gracie. Walka z Rollsem Gracie jest dla mnie olbrzymim wyzwaniem, zarówno na płaszczyźnie sportowej, ale i też gdzieś tam mentalnej, ponieważ moja przygoda ze sportem zaczęła się właśnie na poziomie brazylijskiego jiu-jitsu. Zawsze byłem wielkim fanem rodziny Gracie'ich, bo to oni byli prekursorami tego sportu. Czy mistrz KSW w królewskiej kategorii wagowej sprosta umiejętnościom parterowym brazylijskiego zawodnika? Mam olbrzymi szacunek do tego przeciwnika. Ma bardzo dobrych zawodników na swojej rozkładówce. Jeżeli chodzi o sam grappling, to na pewno Rolls jest bardzo mocnym zawodnikiem. Natomiast na innych płaszczyznach, czyli zapasy i boks, no, przez ostatnie lata ja zrobiłem bardzo duży progres. Czy on przez te lata też tak mocno pracował? Zobaczymy. Jestem szczerze i uczciwie podekscytowany tą walką. Jeden i drugi walczą o bardzo ciekawe nazwisko na swoim rekordzie. Przed nami mistrzowskie starcie. Bedorf versus Gracie. KSW 28. Live from the Fighter's Den. Pierwsza gala KSW w stolicy polskiego MMA to najgorętsze wydarzenie tego roku w mieszanych sztukach walki. Tego wieczoru w klatce stanie król wagi ciężkiej Karol Bedorf przeciwko legendzie Rollsowi Gracie. Oczekiwany Michał Materla zmierzy się z Brazylijczykiem Bezerrą, a kontrowersyjny Różal skrzyżuje rękawice z nieobliczalnym Peterem Grahamem. KSW 28 w sobotę 4 października od 20:05 na żywo w Polsacie.